Na początku wszyscy robią błędy. Praktycznie każdy źle liczy. W naszym portrecie jest zapisane bardzo dużo informacji. Podejrzewamy się o różne liczby, których tak naprawdę wcale nie mamy. Jak liczyć, żeby się dobrze wyliczyć? I o tym ten filmik. Na początku wszyscy robią błędy. Praktycznie każdy źle liczy. Uczymy się w szkole numerologii, jak obliczać prawidłowo liczby karmiczne, liczby mistrzowskie, wibracje dnia, wibracje całości itd. Natomiast itd. trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, jak liczyć, żeby się dobrze wyliczyć. I o tym ten filmik. Przede wszystkim w naszym portrecie jest zapisane bardzo dużo informacji na temat naszego oczywiście potencjału, naszej mocnej, naszych mocnych stron, bo często mamy ich wiele, ale również mamy zapisy dotyczące naszych lekcji. I świadomość tego, jakie lekcje mamy do odrobienia, jest na pewno bardzo uwalniająca i bardzo pomocna dla wszystkich tych, którzy są e, szczerze obecni w swoim rozwoju osobistym. Dlatego warto sprawdzić, warto zobaczyć, co naprawdę masz zapisane w portrecie, bo bardzo często zdarza się sytuacja, że podejrzewamy się o różne liczby, których tak naprawdę wcale nie mamy. Podejrzewamy się o różnego rodzaju karmy, bo gdzieś tam nam idzie źle i mamy z tym problem, przejmujemy się, a tak naprawdę może się okazać, że w ogóle nie o to chodzi. Dlatego dobre wyliczenie siebie jest podstawą do tego, żeby zrozumieć, jak wszechświat zapisał nas w liczbach. Napisałem książkę Prawda Zaklęta w Liczbach, i na podstawie tej książki możesz sobie zrobić samodzielnie portret numerologiczny. Jeżeli to Twoje klimaty, to pamiętaj, żeby mnie zasubskrybować. Jakbym miała powiedzieć, gdzie są najczęstsze błędy, to źle redukujemy eee, i na przykład nie traktujemy Y jako. Spółgłoski, a w alfabecie, którego używamy, y jest spółgłoską, niesamogłoską. E, za szybko robimy redukcje, w wyniku których wychodzą nam nieprawdziwe wyniki. E, poza tym, e, jakby my musimy też wiedzieć, na jakie liczby zwracamy uwagę, czyli tak zwane liczby magiczne, takie nazywałam w swojej książce. Mamy taką pulę liczb. Które dają nam bardzo konkretne informacje, i na nich należy się najbardziej na świecie skupić, e, robiąc sobie portret numerologiczny. A inne liczby są liczbami e, dodatkowymi, które nie są już aż tak ważne. Jest kilka z sposobów, jak dodać e, liczby w dacie urodzenia. Żeby uzyskać tą podwibrację, a dalej liczbę życia, czy wibrację główną, ja to tak nazywam. No generalnie ja uczę zawsze tego, żeby po kolei wszystkie cyfry tworzące datę urodzenia dodać, nie kombinować, nie dodawać jakoś tak jakimiś dziwnymi sposobami, tylko rozpisujemy całą datę urodzenia, dodajemy cyfry wychodzi nam podwibracja, redukujemy, czyli dodajemy. Cyfry tworzące tam podwibrację wychodzi nam wibracja główna. Trzeba wiedzieć, jak działać z liczbami mistrzowskimi. Czyli kiedy 33 należy dodać, interpretować jako szóstkę, a kiedy zostawić to 33. Tak samo jest z liczbą 11, z liczbą 22 i z liczbą 44. Dlatego jakby to jest taka wiedza właśnie, którą my musimy długo tłumaczyć w szkole, bo to jest bardzo złożone, bo musimy dokładnie wiedzieć, według jakich kryteriów u człowieka dodajemy liczby mistrzowskie i traktujemy je jako zwykłą dwójkę, trójkę, czwórkę czy ósemkę, a kiedy traktujemy tego człowieka już jako mistrza. Przede wszystkim na samym początku Musisz dokładnie zrozumieć podstawy. Czyli które liczby traktujemy za parzyste, które za nieparzyste, co jest troszeczkę sprzeczne z matematyką, i które liczby, które litery traktujemy jako spółgłoski, jako sama bo to też jest trochę sprzeczne z tym, co wiemy z lekcji polskiego, to jest jakby podstawa. Później musisz wiedzieć to. Że każdy kawałek swojego portretu y, trzeba przeanalizować, czyli osobno analizujesz wszystkie imiona, wszystkie nazwiska, wszystkie przezwiska, sprawdzasz sumę spółgłosek, sumę samogłosek i sumę całości. To jest jakby jedna część, a druga część, żeby określić swoją kombinację i potencjał, to musisz wziąć pod uwagę wszystkie. Elementy portretu sumowane razem. Dlatego no jest dużo roboty, ale my w szkole mamy e, zaprojektowany przez e, naszą uczennicę arkusz kalkulacyjny, z którego korzystamy i który nam bardzo wiele ułatwia. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z liczbami, ważna jest dokładność, bo ma znaczenie, czy mamy na koncie milion, czy dwa miliony, albo czy mamy. 500 tysięcy długu. I ma znaczenie, ile ważymy, ma znaczenie, ile mierzymy, ma znaczenie, jaki mamy do zapłacenia podatek, e, jakie mamy ulgi. E, wszędzie, gdzie mam do czynienia z liczbami, to jak wiecie, ważna jest dokładność i precyzja. I tak samo jest z numerologii. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy wszystko jest dla Was jasne. Dajcie znać, co jeszcze mogę nagrać, żeby ułatwić Wam. Wejście w świat numerologii. Napisałam książkę Prawda Zaklęta w liczbach. Dzięki tej książce samodzielnie zrobisz sobie portret numerologiczny. Do zobaczenia za tydzień.